Pewnego dnia przechodziłem obok pewnej budowy i zwrócił moją uwagę niezwykły widok. Szczerze się uśmiałem. Jakaś firma ocieplała budynek przy pomocy styropianu, siatki, kleju i pewien robotnik walczył z płachtą siatki, którą usiłował przykleić do styropianu. Jedną ręką przytrzymywał siatkę przy ścianie, w drugiej trzymał pacę z klejem, próbując jakoś tą siatkę uchwycić. Niestety siatka mu ciągle spadała, a on ciągle próbował bezskutecznie. Szczerze się uśmiałem. Jaki błąd robił wykonawca? Wiem, bo sam ocieplałem dom, w którym mieszkam. Jeszcze tutaj przy pomocy niektórych z was. Trzeba najpierw nanieść warstwę kleju na styropian, dopiero wtedy przyłożyć siatkę i wystarczy przejechać pacą po wierzchu, zatopić siatkę w kleju szybko, łatwo i przyjemnie. Jest to ilustracja faktu, trochę jestem dzisiaj zdyszany z wiadomych przyczyn, dla których wy jesteście zdyszani, nosząc maseczki. Właśnie, historia, którą opowiedziałem, jest ilustracją faktu, że człowiek żyje tak, jak myśli, ma swoje utarte ścieżki myślenia, które przykłada do każdej sytuacji i według nich żyje. I czasami niestety są to fatalne ścieżki myślenia, fatalny sposób myślenia, który powoduje dużo szkód w naszym życiu. Właśnie po to między innymi zwracamy się do Chrystusa, by nauczyć się sposobu myślenia. Gdy się tego nauczymy, nasze życie nabierze zupełnie innego wymiaru, innej jakości. Dzisiaj możemy liczyć na kolejną dawkę sposobu myślenia Chrystusa w kolejnym odcinku Ewangelii Jana. Jesteśmy już w 9 rozdziale. Przeczytajmy pierwszą część. Przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Kiedy ostatnio przechodziliście koło jakiegoś nieszczęścia? Może niewidomy proszący o datek, może małe dziecko, które jest sierotą, może właśnie ktoś dowiedział się, że ma nowotwór, albo że właśnie został wdowcem, czy ktoś został wdową. To takie obserwacje rodzą w naszych głowach pytania, prawda? Jezus przechodzi ze swoimi uczniami obok człowieka, którego spotkało nieszczęście, niewidomo od urodzenia, i umysły uczniów zareagowały według sposobu myślenia, jaki w nich tkwił, i pomyśleli, że mogą być dwa powody, dla których człowiek urodził się niewidomy. Albo jego rodzice w sposób szczególny zgrzeszyli, albo on sam zgrzeszył. Chociaż zastanawiamy się, jak to możliwe. Jak mógł nagrzeszyć jeszcze przed urodzeniem? Może strasznie kopał w brzuchu matki, prawie ją zabił. Zostawmy to wyobraźni uczniów, o co im chodziło. W każdym razie mamy tutaj pytanie z serii, dlaczego jest tyle nieszczęść na świecie? I dzisiaj wielu ludzi pyta, czy Bóg naprawdę jest dobry, skoro tyle jest nieszczęść? Czy w ogóle istnieje, skoro jest tyle zła? Uczniowie też pytają, dlaczego tamtego człowieka spotkało nieszczęście. Ale ich pytanie jest, jak widzimy, ograniczone, zamknięte do dwóch możliwości. Dopuszczają tylko dwie możliwości. To tak, jakby wykonawca ocieplenia pytał, jak mam przykleić siatkę,
samemu przytrzymywać i nakładać klej? Czy o, mam pomysł, uchwycę je gwoździami i potem klej? To też widziałem na pewnej budowie i też szczerze się uśmiałem, widząc pomysł racjonalizatorski, siatkę przebitą najpierw gwoździami, potem klej. Podobnie sposób myślenia uczniów jest ograniczony do dwóch opcji. On zgrzeszył albo jego rodzice. Inaczej mówiąc, choroba czy nieszczęście jest skutkiem grzesznego czynu. Nauczyli się tego sposobu myślenia z pewnością w środowisku, w którym żyli. To musiał być powszechny sposób myślenia. Dlaczego ludzie myśleli w ten sposób? Źródłem mogła być pewna wypowiedź w jednej z ksiąg Biblii Starego Testamentu, w Księdze Wyjścia, rozdział 20, popatrzmy, co Bóg mówi. Jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Ludzie patrzyli na te słowa i myśleli, no Bóg każe za występek. Czyż tak nie powiedział? Czy rzeczywiście taki jest sposób myślenia Boga? Przeczytajmy kolejny odcinek dzisiejszego fragmentu Ewangelii Jana. Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Przyczyną nie było to, że ktoś szczególnie zgrzeszył, bardziej niż ludzie w otoczeniu. To nie było poprawne rozumowanie. Jakie jest prawdziwe znaczenie tych słów z Księgi Wyjścia, na które patrzyliśmy? Jeszcze raz ta wypowiedź. Jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Na czym polega niewłaściwe zrozumienie? Koncentrowanie się na słowie występek, a pomijanie słowa, które waży tutaj najwięcej. Bóg powiedział, którzy mnie nienawidzą. Występek, czyn, to tylko symptom. Prawdziwy problem jest tutaj. Nienawiść. Bóg patrzy na serce. Sednem problemu jest postawa nienawiści, wrogości, sprzeciwu wobec Boga. Dalej Bóg powiedział przecież, okazuje łaskę tym, którzy mnie kochają. To jest sedno problemu. Miłość lub sprzeciw wobec Boga. Jako ogólny zwrot naszego życia. Bóg patrzy na każdego z nas i widzi miłość lub wrogość. I tutaj uwaga, bardzo ważna prawda. Problem wrogości wobec Boga jest stanem wyjściowym każdego bez wyjątku człowieka. Zmienia to dopiero nawrócenie do Chrystusa. Wielu ludzi tego nie rozumie i wydaje im się, że są w porządku wobec Boga, bo są religijni, bo są dobrymi ludźmi w sensie etyczno-moralnym, ale to nie zmienia faktu, że są przeciwnikami Boga, wrogami w głębi serca. Ten fakt jest mniej lub bardziej ukryty, dopiero musi to być ujawnione i człowiek potrzebuje się od tego nawrócić. Tak jak Paweł apostoł był wrogiem Boga wcześniej,
choć myślał sobie inaczej. O sobie inaczej zabijał naśladowców Chrystusa, potem się nawrócił. Ale jest to standard dotyczący każdego z nas, chociaż nie w każdym przypadku ta wrogość jest tak widoczna. Kiedy Jezus rozmawiał z ludźmi, większość tych rozmów zaczynała się bardzo miło. Ludzie dawali wyraz temu, jak kochają Boga, jak starają się być dobrymi ludźmi. Jednak Jezus miał zawsze cel, by ujawnić prawdę, i te rozmowy kończyły się mniej miło. Ujawniała się nieraz wrogość, a bywało, że rozmówcy wręcz chwytali za kamienie i chcieli go zabić. Każdy człowiek potrzebuje zobaczyć prawdę o swoim sercu. Wrogość za atrapą dobroci. I wtedy są dwie możliwości. Albo oddam moje serce Bogu, pokocham Go, albo nie oddam mojego serca Bogu i będę nadal Jego przeciwnikiem. Może dalej ukrytym za maską dobroci i pobożności. Miłość lub wrogość. To jest wyznacznik i to Boga interesuje. Jeżeli ktoś nie oddał swojego serca Bogu, a próbuje dostosować swoje zachowanie do przykazań, jakie to ma większe znaczenie? Jeżeli ktoś nie oddał serca Bogu, a stara się, by jego pojedyncze czyny były w porządku, co to zmienia? I tak ogólna linia życia biegnie w stronę przeciwną niż Bóg. Ale jeżeli ktoś oddał całe swoje życie, swoje serce jako wyraz zaufania, Bóg przebaczył mu wszystkie grzechy, to, co najważniejsze, stało się. Serce bije dla Boga. I nawet jeżeli człowiek wtedy dopuści się jakichś nagannych czynów, to pojawi się w nim żal i ten żal poprowadzi go do powrotu do wspólnoty z Bogiem. Przed Bogiem ma więc znaczenie właśnie to, czy sprzeciw wobec Niego, który jest stanem wyjściowym każdego człowieka, został radykalnie zmieniony przez nawrócenie i oddanie Bogu całego swojego życia. Wiem, o czym mówię, bo przeżyłem to na własnej skórze. Wcześniej byłem bardzo porządnym człowiekiem. Bywało w czasach liceum, że w towarzystwie byłem jedynym trzeźwym, a prawdziwe imprezy, to dowiadywałem się o nich dopiero po fakcie, to znaczy nawet mnie nie zapraszano. Moim sposobem na pustkę nie były hulanki i swawole. Moim sposobem na pustkę były moje marzenia. Kim w życiu będę i czego dokonam. I Bogu oddawałem tak naprawdę tylko peryferie mojego życia. Bardzo obszerne peryferie, ale jednak peryferie. Porządny styl życia, pobożny, bycie dobrym człowiekiem. Jednak kto, kim będę i z kim będę, to było moje. Co z tego, że byłem porządnym i pobożnym człowiekiem? Moje serce należało do mnie. I wszelkie myśli, by oddać je Bogu, opędzałem jak natrętną muchę. Te myśli zmieniałem szybko na powrót do własnych marzeń. I to była moja wrogość wobec Boga, chociaż przyznacie, bardzo porządna wrogość. Jednak przyszedł czas, kiedy przestałem ufać sobie. Mój sposób na pustkę bardzo mnie zmęczył i dotarło do mnie, że omija mnie
coś bez porównania wspanialszego. Zamiar Jezusa dla mojego życia i przyjaźń z Nim, że mógłbym żyć dla Niego. I za tym zatęskniłem. I to był zwrot w moim życiu. Nawrócenie. Chrystus wypełnił pustkę mojego życia swoją osobą i to poczucie pustki już nigdy nie wróciło. Porządny człowiek nawrócił się do Chrystusa. Uczniowie pytają Jezusa w naszej historii, kto zgrzeszył, niewidomy człowiek czy jego rodzice. Ale Bóg inaczej patrzy na grzech. Nie zatrzymuje się na czymś takim jak czyn, patrzy głębiej. Patrzy na ogólną linię życia, czy nastąpiło nawrócenie. To jest najważniejsze. Dlatego ten niewidomy nie był chory, dlatego że on sam coś złego zrobił, czy jego rodzice bardziej niż inni w otoczeniu. Skoro tak, to dlaczego był niewidomy? Jezus odpowiada na to. Właśnie tutaj w wersie trzecim jeszcze raz zobaczmy. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale by na nim objawiły się sprawy Boże. Dlaczego ten człowiek był niewidomy? Bo Bóg chciał coś przez to pokazać. Co Bóg chce pokazać za każdym razem, gdy jakaś choroba, nieszczęście, kataklizm są dopuszczone przez Niego? Popatrzmy na szerszy kontekst. Dlaczego jest tyle zła na świecie? Popatrzmy na wydarzenie, jakim było kuszenie Jezusa na początku Jego działalności. Szatan wypowiada tam pewne słowa. Ewangelia Łukasza 4. Wówczas szatan wyprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Szatan to anioł, który zbuntował się przeciw Bogu. Był najwspanialszym z aniołów, zajmował bardzo wysoką pozycję. Postanowił jednak być wielkim, niezależnie od Boga. Sam chciał być jak Bóg. I popatrzmy, jak szatan przedstawia siebie podczas tego niezwykłego spotkania z Synem Bożym. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jakie są dążenia szatana? Być potężnym i wspaniałym władcą, niezależnie od Boga. W innym miejscu Biblii, w drugim liście do Koryntian 11, Paweł apostoł tak pisze o szatanie. Szatan podaje się za anioła światłości. Szatan chce uchodzić za anioła światłości. Takim zresztą był, kiedy był poddany Bogu. Był Lucyferem, aniołem światłości. Teraz chciałby pozostać wielkim i wspaniałym. Ale co Bóg odpowiada na tą próbę szatana, by pokazać, że jest wielkim i wspaniałym władcą? Idziemy w inne miejsce Biblii, Księga Izajasza 43. Abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnego zbawcy. Bóg odpowiada, zrozumcie, że poza mną nie ma zbawcy. Prawda jest taka, że Bóg jest tylko jeden. Szatan chciał być drugim Bogiem. Ale ta postawa szatana nie jest czymś unikalnym.
Jest to postawa zbuntowanego człowieka. Chce pokazać, że jest wielki i wspaniały w niezależności od Boga. Wielu ludzi myśli, że rozwiąże problemy świata o własnych siłach, albo chociażby w osobistym życiu poradzi sobie bez Boga. Co Bóg odpowiada? Poza mną nie ma zbawcy. Nie uda się. Ponieważ nikt poza mną nie posiada odpowiednich kompetencji. Pycha kazała Lucyferowi myśleć, że potrafi. Pycha każe człowiekowi myśleć, że da radę. Nie da rady. Poznacie i zrozumiecie, że poza mną nie ma zbawcy. Jak tego doświadczamy na co dzień, tej prawdy? Jak nam się udaje ludziom panowanie bez Boga? Jak Lucyferowi udaje się być wspaniałym i genialnym władcą? Wystarczy włączyć wiadomości albo kupić gazetę. Choroby, kataklizmy, nieszczęścia, wojny. Oto lekcja poglądowa, którą Bóg dopuszcza. Historia świata to lekcja poglądowa, do czego prowadzi bunt lub obojętność wobec Boga. To się ujawni raz a dobrze przez historię świata. Bóg przez swoje słowo ujawnia nam jeszcze inną ciekawą rzecz, że On różnymi sposobami powstrzymuje zło. Bóg jest dobrym Bogiem i powstrzymuje zło. Gdyby tego nie robił, ludzie już dawno by siebie unicestwili i tą naszą ziemię już by 100 razy wysadzili w powietrze. Bóg powstrzymuje, ale jednak coś z tego zła dopuszcza, bo potrzebna jest lekcja poglądowa dla całego świata, jakie są skutki buntu. Czasami nam, ludziom, może wydawać się, że lekcja jest zbyt okrutna, czy muszą zdarzać się takie rzeczy jak Oświęcim czy Hiroshima, ale Bóg z pewnością wie, co robi. Widocznie taka lekcja jest potrzebna. Jeżeli myślimy inaczej, to dlatego, że nie rozumiemy ogromu zła, jakie kryje się za buntem wobec Boga i jaki jest koniec tej drogi. Bóg więc pozwala, by wyszło na jaw, do czego prowadzi bunt lub obojętność. Więc uczniowie Jezusa dopuszczali tylko dwie możliwości. Przyczyną choroby człowieka jest jego zły czyn albo jego rodziców. Albo przytrzymamy siatkę przy ścianie i potem klej, albo przybijemy ją gwoździami. Ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest prawdziwe. Trzeba najpierw, co zrobić? Już się nauczyliście? Trzeba najpierw nałożyć klej. Nie grzech jego czy jego rodziców, ale dlaczego tego człowieka to spotkało? Lekcja poglądowa, którą Bóg dopuszcza na wszystkich ludzi. Lekcja, do czego prowadzi bunt? By rozwiązać problem raz na zawsze, ta lekcja kiedyś się skończy, problem zostanie rozwiązany, problem zła, problem buntu i będzie wspaniale. My również w naszym sposobie myślenia możemy to przyjąć. Zło, jakie obserwujemy, to, co Bóg dopuszcza, jest cząstką rozwiązania przygotowanego przez Boga. To daje nam zupełnie inną perspektywę. Możemy rozumieć i mieć pokój, radość,
pomimo wielu złych rzeczy, które nas spotykają. Jednak na tym nie koniec uczenia się sposobu myślenia na dzisiaj. Przeczytajmy trzecią z czterech części dzisiejszego fragmentu, dalej wypowiedź Jezusa. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Dzień, noc. Co Jezus mówi przez te słowa? Maluje taki obraz. Była noc, manifestacja zła. Można było zobaczyć skutki buntu. Ale w środku tej nocy przyszedł On, Jezus. Jego przyjście jest jak dzień po nocy. Syn Boży, Jezus Chrystus, przychodzi i pokazuje, jakim władcą jest Bóg. Pokazuje panowanie Boga. Kilka lat działalności Jezusa to czas, kiedy Bóg szczególnie zademonstrował swoje panowanie. Zamiast choroby uzdrowienie, zamiast śmierci wskrzeszenie, zamiast głodu chleb do sytości, zamiast poczucia pustki pełna wartość i cel, zamiast niesprawiedliwości sprawiedliwość, zamiast nienawiści bezwarunkowa miłość i tak dalej i dalej. Jezus to pokazał. Ale nie zawsze tak będzie. Jezus mówi, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Już niedługo Chrystus odejdzie z powrotem do Ojca i znowu zapadnie noc. Lekcja poglądowa, do czego prowadzi bunt, będzie kontynuowana. Jeszcze musi przyjść wiele wojen, chorób. Jeszcze musi przyjść Oświęcim, Hiroshima i wiele innych, by raz na zawsze pokazać, do czego prowadzi droga buntu i niezależności od Boga. Nie można tego zmienić. Lekcja poglądowa musi jeszcze trwać. Jak może myśleć wielu chrześcijan? Skoro Jezus uzdrawiał, karmił, wskrzeszał zmartwych, to my, Jego naśladowcy, możemy tego dzisiaj tak samo doświadczać, ponieważ to się działo wtedy. Możemy się wręcz tego od Boga domagać, by zawsze uzdrawiał. I ktoś może być bardzo zawiedziony, dlaczego Bóg nie uzdrowił w jakimś tam przypadku. Niektórzy nawet odchodzą od wiary, gdy Bóg nie odpowiedział pozytywnie na ich prośbę, by ktoś na przykład nie umarł, bo przecież Jezus leczył chorych, to tak samo też będzie leczył teraz. Jednak teraz jest inny czas. Jest noc. I chcąc, nie chcąc, jesteśmy jej uczestnikami. Doświadczymy chorób, doświadczymy nieszczęść, doświadczymy problemów z samymi sobą, doświadczymy problemów z innymi ludźmi, ale to nie koniec historii, to nie koniec opowieści. Jezus może być Panem w moim sercu. Mogę doświadczać wspaniałości Jego panowania w moim sercu. I chociaż na zewnątrz będzie wojna, to w moim sercu będzie spokój. Na zewnątrz będzie jakaś choroba czy pogrzeb. W sercu może być radość, chociażby przez łzy. Na zewnątrz będzie niesprawiedliwość, ale ja w sercu mogę doświadczać wielkiej satysfakcji, że Bóg jest gwarantem sprawiedliwości. A więc panowanie Chrystusa w sercu powoduje,
że chociaż na zewnątrz jest noc, to w sercu jest dzień. Z nadzieją też oczekujemy odkupienia naszych ciał. Jest to tylko kwestia czasu. Dlatego dzisiaj nie rozpaczamy, jeżeli ktoś jest chory. Jest coś ważniejszego od naszego zdrowia. Tym czymś jest ostateczne rozwiązanie problemu zła, Boży plan. Lekcja poglądowa jest potrzebna i wszyscy w niej uczestniczymy. Dlatego przyjmujemy z wdzięcznością wszystko od Boga, co dopuści w naszym życiu, bo ufamy, że On wie, co robi. Jest tylko jeden Zbawca. I tak nie zapuścimy tutaj korzeni. Oczywiście modlimy się o zdrowie i jesteśmy pod szczególną opieką jako dzieci Boga, ale zdrowie nie jest naszym Bogiem. Sposób myślenia, który Jezus tutaj pokazuje. Jest czas dnia i czas nocy. Jeżeli ten sposób myślenia przyjmiemy, nie będziemy zdziwieni, jeżeli doświadczymy nocy, bo jest noc. Ale wiemy, że po nocy przyjdzie dzień. Gdy będziemy to rozumieli, nic nie pozbawi nas radości, pokoju. Czasami osobiście przeszywa mnie taki dreszcz zaciekawienia i radości, co czeka nas tam dalej. Ale póki co wracamy jeszcze do niewidomego, bo on cały czas siedzi jako niewidomy, siedzi i żebrze. Jego życie to totalna noc, nieszczęście. Jest częścią lekcji poglądowej. Na nim też pokazywane są skutki grzechu. Siedzi sobie jak co dzień, aż tu nagle. Co się dzieje? Przeczytajmy ostatnią jeszcze część fragmentu. To powiedziawszy, Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, to znaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto i pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Ktoś podchodzi do niego, rozciera na jego oczach, powiekach błoto i mówi: idź, obmyj się tam do sadzawki. Jezus Chrystus pokazał, czym jest jego panowanie. Z nocy uczynił dzień. W przypadku tamtego człowieka nie tylko w przenośni. Takim Zbawicielem jest Jezus. Ale wkrótce odejdzie i lekcja poglądowa o skutkach buntu będzie kontynuowana. Jednak wiemy, że Jezus przyniósł też coś, co nie przemija z czasem, nie słabnie. Możliwość Jego panowania w sercu człowieka. I On powoduje, że chociaż na zewnątrz jest noc i bywa, że jest bardzo nieciekawie, to w sercu jest dzień. Gdy tego doświadczymy i nauczymy się Jego sposobu myślenia, będziemy śpiewać z radości w najgorszym lochu, w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Warto tego doświadczyć. Ale chcąc tego doświadczyć, trzeba uznać Chrystusa Panem swojego życia. Potrzebna jest zmiana zwrotu życia.
Stan wyjściowy jest taki, każdy człowiek chce sam kierować swoim życiem w niezależności od Boga, sam chce być wielkim i wspaniałym władcą nad swoim życiem. Jednak nie warto być jeszcze jednym dowodem, że jest to niemożliwe. Warto zmienić zwrot swojego życia, odwrócić się od buntu i obojętności, chodzenia w niezależności od Boga. Warto oddać Mu swoje serce. Bogu nie chodzi o nasze pojedyncze czyny. On chce mieć całe nasze serce. Jeżeli nigdy tak naprawdę nie oddałaś Chrystusowi swojego serca, uczyń to, powiedz: Chrystusie, zapraszam Ciebie, wejdź do mojego życia, bądź moim Panem. Warto stać się pozytywną ilustracją, do czego prowadzi uznanie Boga jako jedynego i wspaniałego Zbawcy. Wiele się dzisiaj nauczyliśmy, no przynajmniej ja, przygotowując, odkrywając te rzeczy z fragmentu Ewangelii Jana. Już wiecie, jak przyklejać siatkę na styropian. Najpierw siatka, potem klej, tak? Nie! Na odwrót, tak? Najpierw klej. Jak będziecie coś ocieplać, to będziecie już wiedzieli. Ale nauczyliśmy się przede wszystkim, jak najlepiej reagować na zło, które widzimy, jak rozumieć to, co się dzieje. I dzięki temu pozostaniemy ludźmi pełnymi radości i pokoju w samym środku rzeczy złych i trudnych, w środku nocy. Proponuję takie hasło dnia: na zewnątrz noc, a w sercu dzień.